sprzedaży pałacu na Żeglarskiej mówiło się już od dawna, dlatego że no to była przede wszystkim kwestia ekonomiczna też. Ten pałac ma tyle samo plusów, co minusów. I z jednej strony żal, a z drugiej strony no, trzeba było się pogodzić z tym, że zmiana lokalizacji może mieć swoje plusy. Ten pałac niesprzedany został za tak wielkie pieniądze, jak można było się spodziewać, ale ostatecznie kupił go Urząd Marszałkowski. No i wszystko wskazuje na to, że on będzie nadal służyć kulturze. No to też jest bardzo ważne. I mam nadzieję, że ta funkcja kulturotwórcza nadal będzie funkcjonować. No z tego co wiem, Urząd Marszałkowski zamierza tak ten budynek wykorzystywać. Obecna postać budynku pochodzi z roku 1693, kiedy to ówczesny biskup kujawski Stanisław Dąbski sprowadził warsztat artystów włoskich do przebudowy właśnie tego budynku. Wcześniej tutaj znajdowały się dwie kamienice, jeszcze pochodzące z czasów średniowiecznych. Ta postać aktualna to jest z czasów tej barokowej przebudowy. Biskup Dąbski sprowadził artystów włoskich właściwie do przebudowy i do dekoracji Kolegium Jezuickiego przy katedrze Świętych Janów, ale że w tym czasie klimat w mieście nie był zbyt sprzyjający dla jezuitów, dlatego postanowił najpierw przebudować sobie pałac, później użyczył tych włoskich artystów ówczesnemu burmistrzowi Torunia Cebnerowi, który przebudował sobie swoją własną kamienicę, obecną kamienicę pod gwiazdą. I dopiero na końcu pokryto tą taką charakterystyczną barokową dekoracją Kolegium Jezuickie. Wierzę w to, że miejsca mają swoją energię, wielokrotnie się z tym spotykałem. Ten budynek nie ma najlepszej energii. Coś w tym budynku jest takiego, nie wiem co tu się działo. Jego historia jest bardzo długa, wiesz, od czasu średniowiecza. To był hotel, kiedyś podrzędny nawet, hotel gdański. To było kasyno oficerskie Armii Pruskiej, potem w okresie międzywojennym Armii Polskiej, a w czasie II wojny światowej znowu Armii Niemieckiej. Więc bez wątpienia musiało to się odcisnąć na tym budynku. W czasach pruskich, w czasach zaborów, budynek został częściowo zniekształcony i właściwie, można powiedzieć, zdewastowany. I dopiero w latach 80., 90. XX wieku zrekonstruowano tę strefę przyziemia, również z tym barokowym przedprożem. Ta przebudowa z czasów pruskich była jakąś deprecjacją, jakimś oszpeceniem, więc z tego punktu widzenia na pewno jest to na plus tych prac przeprowadzonych w latach 90. Zewnętrzną szatę i odtworzenie tego przyziemia to jak najbardziej można to ocenić pozytywnie. Bardzo ważne jest dla mnie i myślę dla mieszkańców Torunia też, żeby zdać sobie sprawę, jak bardzo to ten budynek żył w okresie międzywojennym. Miejsce to pamięta pierwsze wystawy. Była tutaj pierwsza wystawa krakowskiej sztuki, czyli mieszkańcy Torunia w 1921 roku mogli zobaczyć pracę Józefa Mehofera, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza i wielu innych wspaniałych artystów. Była tutaj również pierwsza okrężna, tak zwana wystawa grafiki. I wtedy właśnie wystawiała na przykład swoje grafiki Malamuter. Można było tutaj zobaczyć naprawdę wspaniałe przykłady sztuki polskiej. I to bardzo wpływało też na twórczość artystów Torunia. Można by powiedzieć, że
Pałac Biskupów, Żeglarska 8, pełniła taką funkcję jak dzisiaj Centrum Sztuki Współczesnej, ponieważ tak jak teraz należy do tego kręgu Znaki Czasu, tak wówczas przynależało do tego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, czyli to była taka formacja mająca na celu wspieranie sztuki współczesnej polskiej. 16 grudnia 1920 roku powstała Konfraternia Artystów w Toruniu. I gdyby nie Julian Fałat, to by jej nie było, bo to on przyjechał już w 1920, być może nawet w 1919 roku razem z Józefem Hallerem na fali wielkiego budzenia Pomorza, powrotu Pomorza do Polski, no i właśnie tutaj budowy tego polskiego środowiska, nie tylko artystycznego, ale w ogóle kulturalnego. Julian Fałat szybko wyjechał z Torunia już w październiku 1921 roku, ale we wspomnieniach są notatki wielu osób, które mówią, jak to siadywał na krzesełku, malował architekturę Torunia. To zarówno malował Wisłę, gdzie mógł pokazać tę przestrzeń, którą uwielbiał, ale bardzo często malował Dwór Mieszczański. I te prace również zachowały się nie tylko w Toruniu, ale i w zbiorach publicznych w Polsce. Konfraternia rozwijała się później po wyjeździe już Juliana Fałata bardzo dobrze. Miał oczywiście lepsze i gorsze okresy. Bardzo pomocne było Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, które powstało 17 stycznia 1922 roku. I właściwie trzeba tutaj powiedzieć, że te dwa stowarzyszenia, one się uzupełniały, bo właściwie tworzyli je ci sami ludzie. Ważne jest dla tego budynku, dla ulicy Żeglarskiej 8, to, że właśnie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych miało swoją siedzibę tutaj, w tym miejscu, a wystawy właśnie w tej sali, w której teraz jesteśmy. W 1924 roku była właśnie wystawa Stanisława Ignacego Witkiewicza. I właśnie Eugeniusz Gross, który organizował tę wystawę razem z panią Kazimierą Żuławską, prosił wszystkich na łamach prasy, żeby przenosili portrety na ulicę Żeglarską 8. Kazimiera Żuławska, matka tych słynnych Żuławskich, Juliusza, między innymi Wawrzyńca i Marka, przybyła tutaj do Torunia, założyła pensjonat Zofiówka na ulicy Bydgoskiej 26. Tam odbywały się właśnie różne rozmowy, dyskusje, bale i to ona ściągała bardzo wiele wspaniałych osób. Między innymi ściągnęła do Torunia do pracy Stanisława Ignacego Witkiewicza. I sam Gross powiedział, że na otwarciu, że stoimy wobec wielkiego wysiłku artystycznego. Natomiast Kazimiera Żuławska, bardziej chyba zachwycona twórczością Witkacego, powiedziała, że stoimy wobec genialnego talentu malarskiego Witkacego. A zdajemy sobie chyba teraz sprawę, że w tym środowisku, w tej sytuacji wtedy, w 24 roku, to takie prace dziwne Witkacego były tutaj naprawdę ewenementem chyba, bo nikt tak jak on nie tworzył. I była to ostatnia wystawa w latach 20. w tej sali, w tym budynku. Później bardzo żałowano. W 1925 roku na łamach prasy żałowano, że niestety już nie może, nikt z Torunian nie może iść po kościele na wystawę i rozmawiać o sztuce i oglądać wspaniałych obrazów, bo tak zapewne czyniono. Dlatego, że już w styczniu zorganizowano bal inauguracyjny już w kasynie oficerskim przy Żeglarskiej 8. Thank you.
1945 roku mieszkaliśmy tu na pierwszym piętrze. Zajmowaliśmy całe pierwsze piętro. Jak bolszewicy wyrzucili mnóstwo mieszkańców Polaków mieszkających w Wilnie, to cała ta ulica została zasiedlona mieszkańcami, byłymi mieszkańcami Wilna. W budynku, który nas interesuje, obecnie Wydział Sztuk Pięknych, mieścił się w czasie wojny sztab wojenny, wojskowy, niemiecki, sztab niemiecki. I Rosjanie, będąc po przeciwnej stronie Wisły, na Podgórzu, chcieli zbombardować ten budynek, w którym się też tam mieścił. I kukurydznikiem nadecieli nad tą ulicę Żeglarską i ręcznie rzucili dwie bombki, takie z takimi skrzydełkami. A ponieważ mógł być wiatr, lekko tą bombkę przeniosło i został zburzony budynek obok, ten, przed którym stoimy. No i nadszedł okres, kiedy wojsko stąd, prawda, dokonało odwrotu i wprowadził się Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tutaj pracownie kompozycji, które były na parterze. Jak zaczynałem studia, to prowadził jeszcze profesor Kozłowski, potem przez jakiś czas jego żona, pani profesora Rymska-Dębska, a potem tą pracownię, prowadzenie zakładu przejął profesor Drzewiecki. I on proponował zupełnie nowy sposób myślenia też i działania. I te realizacje, które u niego robiliśmy, akurat nasz rok też, był takim pierwszym rokiem, który zaczął tak poważnie eksperymentować. Różnego rodzaju pokazy audiowizualne, działania, happeningi, takie działania wykraczające poza standardowe kompozycje, które w naszym zakładzie się realizowało. I rzeczywiście od tego czasu zaczął się nasz taki związek również i artystyczny, czy taki ideowy. Studiowałem na dwóch kierunkach. Studiowałem malarstwo u profesora Tymona Niesiołowskiego i u profesora Borysowskiego i architekturę wnętrz u profesora Naremskiego. A to jest fantastyczne. To jest profesor Drzewiecki, słuchajcie, na tym zdjęciu. No, to jest profesor Tymon Niesiołowski, a to profesor Edmund Wadowski, który również przez wiele, wiele lat prowadził rysunek. Trudno by sobie teraz w ogóle wyobrazić, co by było i jaka sztuka w Toruniu bez Tymona Niesiołowskiego. I to nie do końca prawda, że oni tak bardzo dobrze czuli się z Jamontem w Toruniu po 1945 roku, bo w twórczości Niesiołowskiego tego może nie widać, bo on odkrył swój własny styl i ten styl był nowy, był tu szanowanym bardzo profesorem. Natomiast w obrazach Jamonta to jest już troszkę widoczne, bo zmienił kolorystykę, ta kolorystyka stała się bardziej taka ciemnawa, przygaszona, że oczywiście oficjalnie bardzo się cieszyli, że tutaj są, że jest Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet, natomiast jednak tak trochę ciężko im było się tutaj znaleźć. No, w porównaniu do Wilna inne miasto, inne środowisko, inna sytuacja polityczna, społeczna, także należy chyba też o tym pamiętać, w jakiej trudnej sytuacji znaleźli się wszyscy, którzy przybyli tutaj po 1945 roku. Przedtem tutaj działała strasznie mocno ta organizacja partyjna. Jednak ta dominacja nacisku tych komórek partyjnych wewnętrznych, zresztą one działały potem zawsze tam. Wszyscy musieli być w partii. Rzadko kto, wielu nie było. Kozłowski nie był w partii. Basia też nie. No bo był jeszcze Naremski. Jak studiowałem, to dziekanem był Naremski, jej ojciec. Szalenie sympatyczny facet. Józiu Kozłowski, profesor, no to zawsze co zajęcia, to jak tylko miał okazję, zawsze o Józefie Piłsudskim. Na front nas pójdzie chłopiec niemały, choćby za nami panny płakały, bo piąty pułk to armii kwiat,
niechaj mu się dziwi cały świat. To jedna z tych ciekawszych prac Józefa Kozłowskiego, ale sam artysta jest bardzo dla nas istotny, bo zostały wydane jego wspomnienia z czasu wyzwalania Torunia z 1945 roku, kiedy w lutym są daty dzienne, jak on opowiada, kiedy zaaresztował za pomocą milicjanta wtedy młodzianków, no i ci młodzi ludzie pomagali mu przenosić zrzucone na dziedzińcu obiekty, wartościowe zabytki, które były podobno do wysokości metra od podłoża. O Kozłowskim krążyło bardzo dużo różnych takich opowieści, które pamiętam sam ze studiów. Kiedyś tutaj po jakiejś imprezie trafił na Plac Rapackiego, tam gdzie jest ta fontanna przeciw banku, i tam po prostu w tej wannie się chodził sobie, no tam pływać się nie da, bo tam jest płytko. No i tam jakaś milicja oczywiście do niego podeszła, ale on powiedział, że on nie wyjdzie, bo jest we wodzie i tylko milicja w białych czapkach wodne może go stąd zabrać. Czas, kiedy się zmieniło w Polsce, zapowiedź, ten trochę odwiedź nastąpiła, to tutaj szło do komisji, przyjazdu komisji ministerialnej, która stwierdziła, że to wszystko, które się to program, który się tu realizuje, to się nadaje, że ta pamięć do archiwum, no i trzeba gruntownie kadrę zmienić. I wówczas takie nazwiska jak Zacharek, jak Largiewicz i także zostali zwolnieni. Wszystkie te wartości nadzwyczajne, one zostały, że tak powiem, zanegowane. No i wchodziło, że tak powiem, rysunek swobodny w rytmo. I dałem, że tak powiem, w tym rysunku takim, tym socrealistycznym, do korekty, to był aparat fotograficzny. Tak. Aparat fotograficzny, gdzie się postawił model, gdzie jest model i poszedł aparat fotograficzny i bracie, jak to nam narysowałeś. Jeden z obrazów Romualda Drzewieckiego, którego mamy w zbiorach kilkanaście i akurat ten należy do cyklu Martwych Natur, malowanych w latach 50. Na owe lata 50. ta twórczość była i ciekawa, i nowoczesna, i bardzo dekoracyjna. To jest już końcówka lat 50., 56., 57. rok, czyli już jest też po 55. roku, czyli po Arsenale. W 53. umiera Stalin. Wtedy okazało się, że młodzież chce wypowiadać się samodzielnie, gdzie są obrazy, które bardzo wyprzedzają i buntują się. Artyści się po prostu buntowali w tym czasie. Tutaj u Romualda Drzewieckiego może tego buntu nie widać, natomiast widać bunt przeciwko temu zwykłemu socrealistycznemu realizmowi. Józef Kozłowski dał mi absolutną, co mu zawdzięczam, że dał mi absolutną swobodę jakby w kształtowaniu programów dydaktycznych, nauczania. I naturalnie on z panią docent Barbarą Narębską-Dębską prowadził zajęcia z kompozycji, z jakichś takich podstaw projektowania. A ja z kolei już wtedy zacząłem wychodzić poza program jakby klasycznej szkoły artystycznych i stawiałem jakby problemy, zadania kształtowania jakby osobowości tych wszystkich studentów poprzez wyrażanie swoich emocji.
1964 roku ja zacząłem pracować na uniwersytecie i już wtedy właśnie na żeglarskiej. No i tam zacząłem swoją jakby karierę dydaktyczną i tam poznałem właśnie bardzo zdolnych studentów, którzy są dzisiaj profesorami uniwersytetu, znaczy Wydziału Sztuk Pięknych, między innymi ciebie. Każdy asystent zaczynający pracę zawsze wierzy w to, że jego praca, że jego obecność na uczelni to też jest jak coś więcej niż tylko praca, że to jest też rodzaj jakiejś misji. Oczywiście tak, z takim założeniem też pozostałem. Był taki moment, bardzo zresztą dla nas ważny, jako młodzi asystenci zostaliśmy sprowokowani przez profesora Kozłowskiego, żebyśmy wymyślili jakieś nowe zadania dla pierwszego roku. I my żeśmy wpadli na pomysł, że zrobimy coś takiego, co będzie trochę kontra temu formalizmowi, który tutaj był u Kozłowskiego. I my trochę tak jakby w opozycji do tego postanowiliśmy z Witkiem wymyślić rzecz bardzo taką ilustracyjną, taką narracyjną, czy taką realną wręcz. I Kozłowski oczywiście po tygodniu, dał nam na to tydzień czasu, po tygodniu nas poprosił. My żeśmy to przedstawili, prawda, z zadowoleniem, że żeśmy coś takiego rewelacyjnego wymyślili. I wysłuchał, nie powiedział nic, jak zwykle, prawda? Troszkę właśnie zaczął się tak przedwojennie dąsać, taką minkę zrobił, sympatyczną. Nie powiedział nam nigdy, co o tym wszystkim sądzi, ale dowiedzieliśmy się od kolegów, którzy dłużej pracowali z Kozłowskim, że powiedział tym kolegom, że my jesteśmy po prostu idiotami, wymyślając takie rzeczy. Więc ja wtedy to strasznie przeżyłem. Teraz mi się to wydaje niezwykle śmieszne, ale wtedy właśnie jako taki młody asystent bardzo ambitny chciałem czymś zaskoczyć świat i dowiedziałem się, że jestem idiotą. Niedaleko na sąsiedniej ulicy była restauracja pod kotwicą. No tam był taki za barem taki facet, tak jak to teraz się tam obejmują i przewracają na filmie. Hanuza się nazywał, nie żyje, świętej pamięci. No to był taki facet duży, łysy, mocny taki i tam trzymał porządek. No więc w czasie takiej przerwy Drzewiecki zapraszał studentów i szli na piwo sobie pod kotwicę. Było kiedyś tak, że ten alkohol był obecny częściej w czasie zajęć. To było zasadą, że zaliczenie kończyło się zawsze jakimś takim spotkaniem z profesorem. Ta potrzeba spotkań i takich rozmów fajnych przy winku czy przy wódeczce, no to była taka naturalna. Była potrzeba bycia razem. To rzeczywiście ta wspólnota była zdecydowanie wyraźniejsza. Otrzęsiny, jakieś bale, połowinki. Też były przecież inne czasy. Wtedy nie było wolności tej demokratycznej, nie było tylu knajp, nie było tylu fantastycznych miejsc, do których można pójść, pubów. Trzeba było sobie samemu to organizować. Odbywały się otrzęsiny. No to były bale takie na cztery fajery. No nie chcę mówić, jak tam były te otrzęsiny, czym to się kończyło, ale kończyło się zawsze rano. Za Amorka. Slipy pchałem. Rozumiesz? I teraz Amorek musi mieć listek, nie? No więc Dorotka, nawet właśnie miesiączka mi to przeszyła. Ale byłeś cały nagi, tylko w slipkach? Tylko. No to rozumiem. Szkoda, że tego nie widziałem. No to otworzę, że zobaczyć w bibliotece. Latałem po stołach, rozumiesz? Ale wobec tego, że ten Amorek był nowoczesny, więc nie miał łuku i miał taki bebelek, taki dziecięcy bebeszek, tak on z taką bebeszą biegał. No i teraz tak to było, no, ale wszyscy się bawili i tak wszystko się wydawało się, że wszystko jest stacją. Ale następnego dnia się okazało, że sąsiedzi się nie bawili w kościele, że tam się nie bawili. I on rzekł, że się pojawił tam szatan.
I że był szatan, szatan tam był i tam. No więc jak ja się dowiedziałem, że jestem szatanem, no wówczas założyłem czerwone spodnie, które do dzisiaj noszę. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Był taki duży strajk okupacyjny studentów, gdzie od nas też dużo studentów z naszego wydziału brało w nim udział w salach gimnastycznych na Bielanach. Tam oni się zamknęli i pamiętam, że tam były jakieś spotkania, ja tam chodziłem do nich, przynosiło się im jedzenie, jakieś proszki do prania. To był też taki fajny czas integrujący studentów naszych, no bo to była rzeczywiście jakaś wiara w to, że zmieniamy rzeczywistość. I rzeczywiście no, rzeczywistość się zmieniło, tylko no, ten cholerny stan wojenny na ileś lat to opóźnił. Z ramienia studentów, bo z ramienia chyba pracowników to był Witek Chmielewski. Była taka dziewczyna Ania Cherubin. To było właśnie troszkę Artusa na początku. Później galeria się przeniosła do DS numer 11 i wtedy działała razem z Anią Cherubin działała Regina Borysewicz, późniejsza moja żona. I również taka bardzo ekspansywna studentka Iwona Lemke, która miała dobre kontakty z, można powiedzieć, z taką awangardą. Ta Galeria S była takim znaczącym miejscem na mapie w ogóle galerii studenckich, tych niezależnych, które funkcjonowały wówczas w Polsce. O dziwo, pomimo, że też taka instytucja, taki budynek, taki obrosły tradycją i historią, to ta żeglarska jakaś była dynamiczna i taka nowoczesna jakby w tym, co robiła, że jakby więcej rzeczy tam takich w przestrzeni się działo, że można było, wydawało się, że można zrobić więcej. Właśnie manifestacyjnie nawet może w stosunku do Sienkiewicza, które było takim centrum, tak, bo tam dziekanat był dziekan, więc może dlatego jądro ciemności nie pozwalało na działania różne, a przecież takie parcie było, żeby jednak poza tą ramę tak dyscypliny wychodzić. Każdy kogoś zapraszał. Każdy miał jakiś pomysł albo jakiegoś swoje typy. No, pamiętam, wtedy zaprosiliśmy Ogon Żółwia, taka para. Tak. Norbert?
No to jest kultowa para, Norbert Walczak i Ania Baumgart. Tak, tak. Czyli Norbert, co prawda nie wiem, co robi, ale Ania Baumgart, jak wiemy, jest ważną postacią polskiej sceny artystycznej. Tak, była jeszcze taka grupa NTSC. NTSC. Piotr Wyrzykowski tam był w niej? Był jeszcze jakiś chłopak z Warszawy, który robił... Górski. Górski. Ale zrobił bardzo fajny ten performance, czytany, pamiętam, tak, w Krzywej Wieży, przy świeczce. Głębia, poetyka, myślenie, odpoczynek, zastanowienie. Każdy gest, każdy czyn ma swoje znaczenie. I głęboki powód. Był Cezary Bodzianowski, który również jest takim, no... Ty oczarował nas w toalecie pod aniołem. Tak. No. Ta galeria S, jakby tutaj nie mówić, ona w różny sposób dla nas tam coś w nas zaczęła. Ludzie tego tak naprawdę potrzebowali, to może było jakąś alternatywą, jakąś lukę, wypełniało tak, coś. Było potrzebne po prostu, nie? Była taka szansa, żeby ten budynek zachować, bo gruchnęła taka wieść, że ten budynek w średniowieczu należał do rodziny Kopernika, dokładnie do jego wuja Wachenrode, który między innymi finansował jego studia. No, wygląda na to, że jednak to nie była własność rodziny Wachenrode, chociaż to nie wyklucza, że on chodząc, bywając w sąsiednim budynku, również bywał tutaj na pewno chodził po żeglarskiej. I to jest też oczywiście problem, czy uczelnia, która odwołuje się do Kopernika, nie powinna mieć przynajmniej jednego obiektu z tamtego czasu. To jest ostatni obiekt, którego się pozbywamy i który w jakiś sposób można by z Kopernikiem wiązać. Opuszczając ten konkretny budynek, gmach o swojej historii, o pięknej estetyce, o pewnym duchu, tam przeżyć emocji, które tam istniały, no na pewno tracimy coś bezpowrotnie. Tu nie mam wątpliwości co do tego aspektu. I z drugiej strony też jest niedobrą rzeczą, że na wzór, bym powiedział, krajów europejskich czy amerykańskich, wszystko w kampusie się mieści. No i ten żywy element ludzki jest przesuwany gdzieś na peryferię miasta. Wielu koleżanek z innych wydziałów i kolegów właśnie ubolewa nad tym, że to staje się martwe. No owszem, tam są puby, są kluby jakieś, ale to nie wypełni integracji z centrum miasta, z tym wszystkim, co przecież kiedyś no, budowano ten Toruń i założenia były takie, że w tym centrum to wszystko się mieści. I handel, i rozrywka, i kultura. W mojej mentalności to będzie zawsze gmach Wydziału Sztuk Pięknych, jakikolwiek będzie użytkownik. Z tych informacji, które posiadam, Urząd Marszałkowski chce tam, zdaje się, zlokalizować Wydział Kultury, czyli coś, co jest bliskie nawet urzędnikom państwowym. Kultura. Myślę, że tak będzie. Thank you.